Już nosem. Dać. Witajcie, drogie dzieci. W dzisiejszym odcinku przedstawiamy wam pomysł na to, jak... No poczekaj, przecież skończyłem, uspokój się, stoi. Przedstawiamy pomysł na to, jak w tani sposób zaspokoić kogoś, kto lubi piwo, a wam szkoda hajsu. Poczekaj, no przecież nie wpierdalaj się w karę, jak już się skończyłem. A wam szkoda hajsu na to, żeby kupować mu Xiaoyu za 150 zł. W związku z tym przedstawiam wam... Ta-da! Zestaw z Comesa. Elegancko. Zestaw jest zajebisty. Słuchajcie. Lampka miga. Niko byle caco. Przepraszamy was, bo tutaj. Lampka miga. Cenzura nas. Ja zaśpiewam. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Koniec. No i teraz tak. Zestaw jest taki, jak widać. Kosztuje 24,99 w Leclercu. Naprawdę, 25 zeta w Leclercu. 4 piwka plus kielich? Nie, tak. I chyba goblet przy okazji. Kielich czy goblet? Kielich i goblet. Znaczy, każdy goblet jest kielichem, ale nie każdy kielich jest gobletem. No właśnie, tak mi się zdaje. Chodzi. Słuchajcie, to jest taki zestaw. Ja to na przykład taki drugi dałem szwagrowi rok temu. Piwo już ma z hakiem i leżakuje sobie, jest fajny. Jest tani. Jak nie wiecie co kupić komuś, kto lubi piwo, to kupcie to. Ja bym robił. Na pewno nie pożałuję, piwo sobie odleży. Natomiast naszym planem na dzisiaj nie jest reklamowanie prezentu, które można kupić piwowarom, bo równie dobrze można każdemu kupić po wibratorze i też będzie zadowolony. Natomiast chcielibyśmy przy okazji świąt i takich właśnie prezentów porównać, w jaki sposób starzeją się piwa z Fortuną, czyli z Comesa, z serii Comes. Mamy tutaj tripla, potrójny złoty i mamy też dubla. Złoty ma 9% alkoholu, dubel ma 7% alkoholu, 15% ekstraktu. Ja sprawdzę, czy to też tak mają. Sprawdź. Dobrze mówi. Ja je sobie kupiłem na nie wiadomo jaką okazję, no i teraz okazja się nadarzyła. Drogi sąsiedzie, pitu, tatka, szmatka, powiedz czym się różni potrójny od podwójny. Potrójny od podwójnego różni się tym, że potrójny jest potrójny, a podwójny jest podwójny. Jej, tylko mi dałeś szklankę. Nie, chodzi o to, że to są piwa, które zostały pierwotnie, były pierwotnie ważone przez zakony. No, umówmy się, że nie wiem jakie, czy belgijskie, czy francuskie, czy holenderskie. Natomiast z grubsza chodziło o to, że jeżeli piwo było ważone, jakieś konkretne piwo, i było wysładzane, to pierwsza rzeczka, która wychodziła z danego wysładzania, to jest metaksa, więc to trochę nie w tych klimatach. Pierwsza rzeczka, która była wysładzana, która była wysłodzinami z tego zacieru, to był tak naprawdę quadruple, czyli piwo najbardziej mocne, najmocniejsze, najbardziej ekstraktywne, które no, było najfajniejsze i było z drugiej strony najmniej, było chowane na specjalne okazje typu Zmartwychwstanie albo Jezus. Natomiast później tak naprawdę w tej samej skali mamy tripla, czyli... No nie ma inaczej, no nie ma inaczej. Mamy tripla, który był kolejnym etapem wysładzania, później mamy dubla, który był kolejnym etapem wysładzania i później mamy tyskie na samym końcu. Czyli quadrupla. Nie, które było pite albo wylewane, to już bez różnicy, bo nikomu nie było szkoda. Natomiast, kochana moja asystentko, Michaiło, brakuje nam drugiego nowego. Nie brakuje, tylko dobra. Nie ten poziom. Daj pan. No i słuchajcie, co my chcemy zrobić? Chcemy zrobić po pierwsze tak. Chcemy wam pokazać, że można zrobić fajny prezent na święta, gdyż święta fajne okazje do prezentów są. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Kontynuuj. A po drugie, chcemy wam pokazać, że znaczy to, w jaki sposób te piwa mogą się starzeć. To piwo mamy do marca 15 roku, czyli... Ty widziałeś jak masz naklejki na tym piwie? Jak masz krawatkę jaką masz? Wiem. 125 lat ważenia specjalności, no dobra, Fortuna. Czekaj, bo to jest w ogóle... Bo jest złoto, no bo była specjalna okazja, to już okazji nie ma i nie ma. Natomiast to jest do marca, więc jak mamy grudzień, to jest 9 miesięcy po terminie i to jest do marca 16 roku, w związku z tym brakuje mu do terminu no niecałych 3 miesięcy. To jest z drugiej strony do kwietnia 17, więc jest rok później. W związku z tym widzimy różnicę we wieku obu piw. No i co, moja droga? Nalejmy, polejmy. Teraz tak, zróbmy tak, żeby się nam nie pomieszało. To
do tych starszych piw, te starsze piwa wlejmy do tych tak jest, szkieł, tak jest plan, no. A nowsze do tych super, panie drogi kolego, super wykurwistych szkieł. Nie kląć, miałeś nie kląć. Kto tak mówił? No to ja tak powiedziałem. Nie, to może? To może ceniany. No to co, zaczynamy od tego? Co to jest? To dubla. Piłeś, nie pij. Zacznijmy od dubla i na razie na nim się skupmy. Nie z tej strony. Wsadź sobie w dupę i to otwórz. A, to są jaja. To są jakieś jaja. Nie ma jaj, właśnie o to chodzi. Jakbyś no właśnie, nie ma jaj. Jakbyś miał tak? Jaja, to byś tak, otworzył od razu. Teraz dobrze mówisz, no. Zmiętosiłeś ten kapsel? Zmiętosiłem. Nie, nie o to cię pytam. Dobra. Idę pootwierać. Ale dlaczego to przestało działać, nie? Straciliśmy techniczną wenę. Dobra. Słuchajcie, no. To jest piwo starsze. Powiem wam tak, kapsel z Fortuny trzyma się jak z gumy. Naprawdę. Dobra. I to jest to jest starsze. To jest piwo starsze. I teraz jest... Tak? Komes podwójny, starszy. Komes podwójny nie przyniesie ci ujmy. Może tak być. Kurwa, nagniatam. Dobrze, dziękuję. Barwa, słuchajcie, ciemna. No nie, prawda. Broń Boże, nie jest przejrzysta, ale jest no z przebłyskami takimi brudatnymi. Jak dajemy bardzo pod żarówkę, no to... Brunatnymi. Kapsle są takie same. Chyba znacie kapsle z Fortuny, nie będziemy ich tam specjalnie rozdrabniać na drobne. A ja leję świeżuchnę, tak? Świeżuchnę leję ja. Mega się pieni z uwagi na to, że szkło jest do dupy. Ale wiecie, prawda ekranu, prawda ekranu. No nie przygotowaliśmy się. Nie, przygotowaliśmy, jesteśmy przygotowani, jesteśmy super, jesteśmy przygotowani. Jak zawsze. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Dobra. Nie wiem, czy znacie typowego patera, ale to chyba on. Tak, leje typowy pater, to jest tak zwane duże piwo. W takiej pojemności, z taką pianą. Co tam wyczułeś, panie kolego? Jeszcze nie wąchałem, czekaj. No bo ja bym chciał to wypróbować bezpośrednio z, no ale co chcesz z tym zrobić? Ze świeżakiem. No, nie wyczułeś, bo żeś polał. Nie, ale trochę wyczułem. Nie... Wyczułem tyle, że świeżak wali bardzo żelazem. To jest stare. Nie wyczułem. To jest tak? Stare. No chyba. Co? No, tak, masz rację. No. Masz, czujesz? Tak, no. Możesz mieć rację. No. Świeże piwo jest żelaziste. To jest taki trochę nawet aromat kibla w pociągu PKP. Nie? Tam też wali żelazem, żeby nie było, że o coś innego mi chodzi. No to nie, słuchajcie, w starym dublu jest tak, że mamy aromat bardzo fajny, słodkich owoców, delikatny. W starym dublu. Starym. Delikatnych owoców, a w smaku z drugiej strony żelazo się jednak przebija. Nie wiem, bo jeszcze nie próbowałem, próbuję zwalczyć to, co ty mi tu polałeś. Ale tak jest jak mówi, lekka kwaskowość. Jak mówi Misiek, jest lekka kwaskowość, która... Zdecydowanie owoce, tak? No, tak, dokładnie. Tak jak być powinno. Słodkie owoce, w smaku jest kwaskowość. Nie wiem, czy ona wynika z refermentacji w butelce, że coś tam się może zadziało z tymi drożdżami, bo w ogóle jest tak, że z komesami dużo osób twierdzi, że mają problemy z refermentacją i że piwa kwaśnieją. No to piwo jest kwaskowe. Ja osobiście nie spotkałem nigdy z kwaśnieniem. Znaczy ja kupowałem dużo tych komesów, zwłaszcza jak był w Lidlu. Ja osobiście nigdy nie piłem tego piwa. No to super. Zwłaszcza jak był w Lidlu za dobre pieniądze, to nakupowałem ich dużo. I nigdy nie spotkałem się z tym, żeby to było skwaśniałe piwo. W związku z tym byłem... Ale to piwo jest kwaśne. Kwaskowate. Nie jest kwaśne, nie jest zepsute w żaden sposób. To jest dobrze powiedziane, kwaskowate. A ono... Świetnie pachnie. To czemu przyderza, ono naprawdę fajnie pachnie. Aromat ma fajny. Smaku jest kwaskowość delikatna, chociaż no nie wiem z czego ona może wynikać, bo nie ze słodu, bo słodów ciemnych nie ma. Na etykiecie, jak chcecie, to wam przeczytam coś śmiesznego. Na etykiecie, jak chcecie. Mówi Mickiewicz. Elegancko. Komes podwójny to ciemne, mocne piwo fermentowane drożdżami w tak zwanej górnej fermentacji. Fermentowane w drożdżach. Tak. Taki sposób fermentacji w otwartych kadziach, duża ilość fermentującego ekstraktu oraz zastosowanie ciemnych słodów dają w efekcie piwo o znacznej mocy. Minutę temu powiedziałeś, że nie ma ciemnych słodów. No, tak było.
No to powiedziałem, ale no są. I co? No i co? Mogłeś powiedzieć. Kto wyszedł na penisa? W swojej piwnicy jesteś, możesz mówić co chcesz. Przepraszam was. W efekcie piwo o znacznej mocy, które cieszy podniebieniem pełnym, wyrazistym, zbożowym, owocowym smakiem, dopełnionym delikatną goryczką. Czytam sprawę. Kluczowym elementem powolnego dojrzewania smaku kumesa podwójnego jest zastosowanie tradycyjnej, pracochłonnej metody podwójnej fermentacji w butelce. Kuresko pracochłonna, zwłaszcza dla drożdży. Dla nikogo więcej. To dzięki niej z upływem czasu piwo staje się mocniejsze i bardziej wytrawne. Czyli mocniejsze jest. Zaraz spróbujemy. Dlatego go przetrzymałeś. Wersji pierwszej, bo powiem wam szczerze, że wersja starsza o rok jest faktycznie wytrawna. Nie jest słodka w żaden sposób, nie jest zalegająca w żaden sposób. Nie. Nie jest też wprawdzie goryczkowa, w takim sensie, że jakoś tak wyrównana, znaczy, że ta goryczka jest taka stonowana. Czy ja od siebie dodam, że ja w piwach belgijskich, Belgii, nie szukam goryczki. No nie, ja też nie, ale... No, goryczki szukam gdzie indziej. W życiu. Życie samo ją znajduje. No słuchajcie, no problem jest w tym, że przez aromat żelaza w nowym dublu nie da się przebić. Naprawdę. Jest ciężko. No ale spróbujmy bez smaku. Bo z drugiej strony z każdym łukiem aromat żelaza ze starego kumesa ucieka. Nie byłbym zachwycony. Jakbym dostał ten... Nie byłbym zachwycony, jakbym dostał ten zestaw pod choinkę. Ja też nie. Chyba, żebym go przeleżakował. Tak. Chyba, że byłbym twoim szwagrem i wrzuciłbym go do twojej piwnicy na rok czasu. To wtedy tak. Nie, szczerze mówiąc tak. Piwo nie jest... Jest wyraźnie słodsze. Chociaż nie jest słodkie. Takie zalepiające, ale czuć to wyraźnie czuć różnicę, że to nie jest to samo piwo, takie samo. Przepraszam. Dużo żelaza i trochę skarpety. No, piwo jest słabe. No. Świeże piwo jest słabe. Stare piwo jest fajne. Tak. Naprawdę jest fajne. I teraz problem jest taki, że nie do końca wiemy, czy chodzi tu o rok czasu spędzony u Miśka w piwnicy, czy chodzi tu o to, że po prostu to jest inna warga tego piwa. I ona od początku była troszkę inna, nie? Znaczy to pewnie tak, bo właśnie o to chodzi, że dużo tych głosów, które są na temat Comesa, dotyczą powtarzalności warek. I ktoś, kto kupił piwo z Fortuny w tej serii miesiąc wcześniej, miał całkiem inne, znaczy warkę z miesiąca na przykład wcześniejszego, miał całkiem inne odczucie niż ktoś, kto kupił po miesiącu. Sorry. I to się sprawdza tutaj. Nie śpijmy. Choć tutaj mamy różnicę tak naprawdę roku, a nie tam miesiące. Dobra, wypijmy gwoździe. Nie chcę. No a co z tym zrobisz? Nie, no słuchajcie, powiem wam tak. Ja osobiście proponuję kupić prezent. Na razie przynajmniej po jednym piwie. Zobaczymy, czy się później zdanie nie zmieni. Kupić prezent i powiedzieć, żeby nie otwierał ten ktoś do następnej gwiazdki. Dokładnie tak. A najlepiej do gwiazdki za 2 lata. Dokładnie tak. Słuchajcie, to jest 25 zł, tak? Nie oszukujmy się, ten zestaw kupuje się dla gobletu? Albo kielichu. Kielichu. Kieliszka. No. Dobra, słuchajcie, mała piwa przerwa. Tu mam zrobić przerwę w kamerze potem? Jak mam zrobić przerwę w kamerze? No, co ty myślisz, że to jest zdalnie sterowana kamera? Nie, ja pójdę zrobię. Tylko żebyśmy szkło tu zmienili. A to my jesteśmy nieprzygotowani. Mhm. Ja myślałem, że my to dopijemy. Nie dam rady. Dobrze. Mi się chce siku. Przerwa. Nasi drodzy słuchacze. Słuchacze, my zrobimy pipip i wracamy tak z wracamy. Tripelkiem. A propos tripla, to strzelę wam dobry żart po powrocie. No to nara.